przede wszystkim, na czym polega problem? Problem naszej nieruchomości i naszych mieszkańców polega na tym, że mają wykupione bilety miesięcznego parkowania na płatnych strefach miejskich. Natomiast miasto od grudnia nie odśnieża płatnych parkingów. W związku z tym utarł się zwyczaj parkowania niezgodnie z prawem, oczywiście po przeciwnej stronie ulicy. A Straż Miejska oczywiście zakłada po raz drugi dopiero klamry. I nasze interwencje z okresu grudnia, kiedy jeszcze wierzyliśmy w to, że Wydział Transportu zajmie się odśnieżaniem płatnych parkingów, nie dały skutku. W tej chwili już wiemy, że to nie ma sensu interweniować, dlatego że kierownicy Wydziału Transportu przyznają, że nie będą odśnieżać, bo nie mają umów, nie mają środków i tak naprawdę nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za rzecz. To sobie sami troszeczkę pomagaliście wcześniej, tak? Dokładnie tak. Czyli w ramach dbałości o nieruchomość, o naszych klientów, odśnieżyliśmy częściowo płatny parking we własnym zakresie na własny koszt. Natomiast no, nie możemy tego robić stale i ciągle, tak? Bo nie mamy tego we własnym obowiązku, tak? Czyli to już jest któryś raz, kiedy musicie albo komuś to zgłaszać, no w tym wypadku nam, albo jakimś innym klientom. To jest kolejny raz, natomiast pracownicy naszych firm, które są w naszej nieruchomości, oczekują od nas interwencji, że ich prawa klienta będą respektowane, że miasto w końcu zadba o to, bo w czasie półtora miesiąca od pierwszego opadu śniegu, że odśnieży te miejsca parkingowe i umożliwi im zgodnie z prawem na parkowanie samochodów. Dziękuję, przedstawiamy się. Stanisław Marzec, Centrum Biznesowe Synergia. Dzięki.